Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska. A w studiu Zbigniew Czerwiński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Wojewódzkiego, a nawet kandydat tego ugrupowania na marszałka. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Jest pan, cytuję Tadeusza Dziubę, naturalnym kandydatem na marszałka. Jak to więc możliwe, że to nie pan otwiera listę, ma pan drugie miejsce, a nie pierwsze? Uznano, że powinienem działać jako push-pull, czyli ciągnąć i pchać. Jest to dla mnie pewne wyzwanie, żeby zweryfikować się po 16 latach pracy, jaka jest moja rozpoznawalność w Poznaniu. Nie marzył pan chyba o takim wyzwaniu? No, ale trzeba je podejmować. Także zgodnie z naszym wierszem, silniejszy jestem, cięższym, podajcie mi zbroję. Miał pan pokusy, żeby publicznie kontestować te decyzje, które ponad albo za pana plecami zostały podjęte? Byłem specjalistą od kontestacji w liceum w latach 70. Czyli sugeruje pan, że na przykład Krzysztof Grzybowski, miejski radny, jeszcze z mentalności licealisty nie wyrósł, bo on jawnie testuje decyzję Tadeusza Dziuby w sprawie swojego spadku z pierwszego miejsca na liście do Rady Miasta. Także myślę, że to nie jest dobry sposób prowadzenia kampanii wyborczej. No ale czy jest dobrym sposobem takie układanie list, kiedy na jedynkę przed panem ląduje Zbigniew Hoffman, były kandydat na posła, który przegrał z Tomaszem Górskim, a przed Krzysztofem Grzybowskim niejaki Artur Różański, osoby u nas kompletnie nieznane? Jeżeli chodzi o Zbigniewa Hoffmana, no on był jednak wicewojewodą, a później wojewodą pomorsko-kujawskim. Przez ostatnie 4 lata czym się wykazał? Także no, jakby był mniej aktywny politycznie. Natomiast akurat Artur Różański, no to jest samorządowiec, który pracował przez chyba 2 kadencje w samorządzie miejskim w Radzie Miasta. W jednej kadencji byliśmy razem w 94-98 i potem był w sejmiku w latach 2006-2010. No i należał do tych radnych, którzy wykazywali się samodzielnością. Także... No tak, tylko mówimy ciągle o dość zamierzchłych czasach, osobach, które owszem działały aktywnie, były znane jakiś czas temu, kontra ludzie, którzy w ostatnich latach, w ostatniej kadencji działali aktywnie, tak jak pan na przykład, byli jednymi z lepiej ocenianych. Natomiast no, ja pan się nie czuje potraktowany per noga? Nie, nie czuję się potraktowany per noga, traktuję to jako wyzwanie. Po 50 czasami faceci muszą mieć jakąś porcję adrenaliny. Ta sytuacja daje mi dużą porcję adrenaliny. To proszę powiedzieć, jaki wynik w wyborach samorządowych i do sejmiku, i do Rady Miasta przekonałby pana, że decyzje co do nazwisk na listach były właściwymi decyzjami? Gramy w Poznaniu o 2 mandaty. Także jeżeli zrobimy 2 mandaty, to znaczy, że było to pozytywne. Ja mam mocnego kopa, myślę, że Zbigniew Hoffman też. A jeszcze wracając na chwilę do Tadeusza Dziuby, jak ocenia pan jego politykę kadrową? Powiem tak, jeżeli chodzi o Radę Miasta, poza tymi wymienionymi incydentami, ona nie była kontestowana, praktycznie zostało to przygotowane bardzo wcześnie w tym roku, bo już przed wakacjami mieliśmy gotowe listy. Zmieniając trochę temat, czy Prawo i Sprawiedliwość stworzyłoby koalicję tak czysto hipotetycznie z ugrupowaniem teraz Wielkopolska Ryszarda Grobelnego w sejmiku? Znaczy, trudno nam powiedzieć o tym, co się będzie działo po wyborach. Natomiast ugrupowanie Grobelnego myślę, że ma stosunkowo niewielkie szanse poza samym Poznaniem, ponieważ radni i mieszkańcy Wielkopolski traktują Poznań jako konkurencję. Czyli głosowanie w Koninie, Kaliszu na Komitet Grobelnego to jest tak jak głosowanie na to, żeby było mniej pieniędzy dla Kalisza i Konina. Bo taki jest cel Ryszarda Grobelnego. Bardzo zbieżne są pana argumenty z tymi, które podają politycy Platformy Obywatelskiej, ale ja trochę o co innego pytałam. Taką czystą hipotezę stawiam. Gdyby taka koalicja była możliwa, jesteście za? Ja jestem bardzo elastyczny, także jeżeli pani redaktor zapyta, praktycznie jestem w stanie stworzyć koalicję z każdym w sejmiku, jeżeli nie będzie nacisku centralnego, żeby koalicji nie tworzyć, ponieważ większość woli ze mną współpracować, nie ze mną walczyć. Poza może Leszkiem Wojtasiakiem. Prezydent Ryszard Grobelny bardzo gorliwie podszedł do budowania listy do sejmiku wojewódzkiego. Ocenia pan to krytycznie? Znaczy nie, uważam, że zwłaszcza wpisywanie celebrytów, no to jest nieporozumienie, także... Nie oni pierwsi i nie ostatni. Ja to rozumiem, tylko że to nie jest dobry sposób, bo to jednak powinni być ludzie, którzy jakby z polityką wiążą swoje osobiste nadzieje. I druga rzecz, no, mają już na ten temat coś do powiedzenia. Wie pan, jak ja sobie tak w ponadregionalnym wymiarze przypomnę chociażby agenta Tomka, no to z tymi celebrytami to jak pan wie różnie bywa, a tak... No ale agent Tomek miał dużą wiedzę operacyjną, także...
Komitety ponadpolityczne. Prezydent liczy na to, że on się wciśnie w tę lukę, którą ocenia na 20-30%. Takie zniechęcenie wykazuje społeczeństwo wobec zastanych partii politycznych. Pan też jest tak sceptyczny? Nie wierzę w to. Najlepszym przykładem są wybory do Senatu, gdzie mamy jednomandatowe okręgi wyborcze. Każdy może wystartować. Mieliśmy w ostatnich wyborach sporą grupę, wydawałoby się, bardzo rozpoznawalnych osób i przegrywali czasami z mniej znanymi politykami Platformy czy PiS. To myślę, że jednak wybory do Sejmiku są bardzo mocno postrzegane jako wybory polityczne. Już na poziomie Rady Miasta czy Rady Gminy tak tego mieszkańcy nie odbierają, ale poziom sejmiku to jest poziom polityczny. Mówił pan o tych naciskach z centrali, które mogą pojawić się już przy zawiązywaniu koalicji po wyborach, po tym czasie powyborczym. A propos tych wizyt z centrali, przyjeżdża Jarosław Kaczyński i mówi o patriotyzmie gospodarczym. Co konkretnie ma na myśli? No, to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie będziemy patriotami gospodarczymi, to jakby nie będziemy mieli szansy na rozwój. Ale co to znaczy być patriotą gospodarczym? Opowiem. Amerykanie naciskali na Japończyków, żeby otworzyli swój rynek na amerykańskie produkty spożywcze. Dostarczyli mnóstwo ryżu, bo Ameryka produkuje dużo ryżu, wbrew pozorom. Tak, I stało to, było to tańsze, nawet o 30% od ryżu japońskiego, a Japończycy kupowali japoński. Dobra, ale u nas ryż nie jest hodowany, to proszę sprowadzić. Ale to jest przykład, analogia. No, ale rozumiem, że Jarosław Kaczyński nie miał na myśli Japonii, tylko mówił coś o patriotyzmie gospodarczym w Wielkopolsce. Ja wiem, tylko to jest pewien przykład. Jeżeli jak go przenieść na nasz grunt? Mamy Cygielskiego, który przez błędy w prowadzeniu polityki przemysłowej z potężnego zakładu, jest to rachityczne, w tej chwili jest to wolna przestrzeń prawie, że do zagospodarowania. Jeżeli mamy sytuację, że mamy doskonałe autobusy Solarisa, przy pomocy jakiegoś dość dziwnego przetargu, Warszawa próbuje kupić coś, co jest jakby poza... No wie pan, to są prawa rynku, to co mamy zrobić? Nie dopuszczać zachodnich kontrahentów do tego przetargu? To są przetargi, bo to jest, jeżeli pani redaktor... Jeżeli ktoś określi w sposób bardzo ostry kryteria związane z przetargiem publicznym, to może to być ukierunkowane wyłącznie na jeden podmiot. No ale rozumiem, czyli ten patriotyzm gospodarczy chociażby w przypadku tego przetargu oznaczałby tyle, że nie dopuszczamy do tego, żeby ktoś spoza Polski wygrał ten przetarg? Nie, prowadzimy to w taki sposób, żeby przetarg publiczny jakby dawał możliwość wygrania firmom, które działają również na polskim terenie. Czyli ustawiamy przetarg? Ramy są stosunkowo szerokie. Ustawiany przetarg to jest taki, gdzie się bardzo ściśle określa. Dalej nie bardzo rozumiem, na czym to miało polegać. Ale jeszcze o jedną rzecz zapytać. Dzisiaj w południe nadzwyczajna sesja sejmiku. Będziecie rozmawiać o komisji rewizyjnej w dalszej perspektywie o kontroli na terenie budowy nowego urzędu marszałkowskiego, nowej siedziby. Pan jako hipotetyczny marszałek jest pewien, że miałby wpływ na to, co dzieje się wśród podwykonawców? Powiem tak. Jeżeli ma się sprawne służby kontroli, to na pewno tak. To nie jest budowa, na której jednego dnia przebywa 2000 ludzi. To pan zarzuca marszałkowi zaniedbanie, czy faktycznie mógł o tym nie wiedzieć? Ja powiem tak. Jest domniemanie, ponieważ takie otrzymujemy sygnały od podwykonawców, którym nie zapłacono, że ta informacja była zgłaszana do inspektorów nadzoru. Jeżeli ta informacja nie przeszła dalej, to oznacza, że nastąpiło zaniedbanie. Musimy kończyć. Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat do obecny radny sejmiku i kandydat na kolejną kadencję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.